Cześć, siemanko, witajcie. Z tej strony Heming. Dzisiaj pogadamy sobie troszeczkę na temat faktów i mitów odnośnie chłodzenia cieczą. Zapraszam. Na sam początek chciałbym napomnieć, że to są tak naprawdę moje przemyślenia, moje spostrzeżenia i obserwacje na temat faktów i mitów, które się wytworzyły przy chłodzeniach cieczą, tak zwanych IO. Kompletnie tutaj pomijam custom loopy, czyli autorskie układy chłodzenia cieczą, gdyż to jest temat rzeka i tutaj trzeba by naprawdę bardzo mocno się zagłębić. A że nigdy takiego układu nie budowałem, to też nie będę się wymądrzał, bo są na pewno od tego lepsi, mądrzejsi z dużo większym doświadczeniem. Każdy z nas na pewno się spotkał z układem jakimś chłodzenia na procesor i czy to będzie na przykład taki cooler powietrzny, tak, który powiedzmy ma tą aspirację na ten kuler wieżowy, tylko tyle, że w wersji horyzontalnej, no to takie kulery są z reguły tanie, łatwe w montażu, bezobsługowe i dość długowieczne, ale czy najlepsze? I tutaj pojawia się temat IO. Teraz aktualnie na rynku jest bardzo dużo przeróżnych układów chłodzenia cieczą w formacie zamkniętym, bezobsługowym. Czy oby na pewno? Pozwolimy sobie tutaj wypisać kilka, według mnie, najciekawszych faktów i mitów na temat właśnie IO i teraz na nie odpowiem. Z tego, co mi wiadomo, to te pierwsze kulery IO, które były sprzed aktualnie 6-7 lat, zdarzało się, że tam były jakieś wycieki. Aktualnie kupując IO, możecie być praktycznie w 100% pewni, że ten układ będzie szczelny. No, zdarzają się pojedyncze sztuki, tak, które mogą gdzieś tam w jakimś stopniu powodować wycieki, ale to jest dosłownie 1 na milion, a wiadomo, to jest tylko rzecz i każda rzecz może gdzieś tam z czasem szwankować. I tutaj odpowiedź nie jest jednoznaczna, gdyż mamy wszelakiego rodzaju też różne układy chłodzenia cieczą all-in-one. W większości przypadków tej cieczy nie trzeba wymieniać, gdyż nawet nie mamy tak na dobrą sprawę żadnego wejścia w, nie wiem, czy do blokopompce, czy w chłodnicy, do tego, żeby dolać takiego płynu, bądź wymienić taki płyn chłodzący. Stąd te układy są bezobsługowe, po prostu wyciągamy z pudełka, montujemy i cieszymy się lepszą wydajnością w większości przypadków, aniżeli kulery powietrzne. Tak więc w większości przypadków nie trzeba, ale są wyjątki, gdzie możemy dolać bądź możemy wymienić nasz płyn w układzie IO. W większości przypadków tego się nie da zrobić. Ale znowuż są wyjątki. Wiem, że NZXT swego czasu produkowało taki kit montażowy do kart graficznych, dzięki czemu można było krakeny montować właśnie na układach GPU. Natomiast weźcie pod uwagę to, że to nie będzie jakieś dobre rozwiązanie, gdyż nasza blokopompka obejmie rdzeń i może gdzieś tam pamięci bądź sekcje zasilania, w zależności jaka to jest karta graficzna i jak zbudowana. Ale i tak mimo wszystko nie ma aż takiego dobrego styku ta blokopompka jak Custom LC, gdzie mamy cały wielki blok wodny na całą długość i szerokość naszej karty graficznej, co jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, więc montowanie IO na karcie graficznej raczej odradzam. No i tutaj też trzeba wziąć pod uwagę, czy mówimy tylko o blokopompce, czy mówimy o całym IO jako układzie. Jeżeli mowa o blokopompkach, to 95% przypadków według mnie są to blokopompki niesłyszalne. To już doszło do takiej sprawności przez producentów, że naprawdę ta blokopompka jest niesłyszalna. I tutaj mogę się pochwalić trochę moim przykładem z autopsji, mianowicie kiedyś miałem Corsarze, tego pierwszego H100i. I tam, mimo wymiany wentylatorów, ta blokopompka była piekielnie głośna. Naprawdę podczas normalnego spoczynku dało się usłyszeć, co drażniło mnie do tego stopnia, że sprzedałem to IO, bo nie byłem z niego zadowolony. Teraz mam fraktala i powiem Wam szczerze, że najgłośniejszym elementem jest tutaj HDD, a blokopompka jest kompletnie niesłyszalna, czy to w spoczynku, czy to pod obciążeniem. No
No tutaj może być wiele kontrowersji. To oczywiście zależy bardzo mocno od tego, jakie to jest I/O i jaka to jest płyta główna. W większości przypadków między soketem płyty głównej a pierwszym slotem RAM-u ta odległość jest raczej taka sama. Natomiast zdarzają się I/O, które mają po prawej stronie od bloku pompki wyprowadzone węże wraz ze złączkami, które są dość grube. No i wtedy w takiej sytuacji zostają nam dwa rozwiązania. Albo wybrać inne I/O, no ale gorzej, jak już mamy to kupione i na przykład kupiliśmy na promocji miesiąc wcześniej i nie możemy go już oddać, albo po prostu zamontować pompkę nie wężami od prawej strony, tylko od lewej strony, tak jak ja patrzę, wy to widzicie pewnie na odwrót. Nie szkodzi to w żadnym stopniu pompce. Najgorzej, jeżeli zrobilibyście tak, że zamontowalibyście wężami do góry, no to wtedy pompka ma bardzo dużo roboty, bo musi całą ciecz przepchnąć do góry już na samym starcie, więc albo po prawej, albo po lewej stronie. Nie powinno to mieć znaczenia, ewentualnie gdzieś tam logo możecie mieć odwrócone, tak? No ale coś za coś. Lepiej mieć odwrócone logo niż nie mieć kompatybilności naszego I/O z naszym płytogłównym i RAM-em. No to jest ogromna zaleta oczywiście chłodzeń I/O. W porównaniu do chłodzeń powietrznych mamy pełną kompatybilność z najwyższymi, jakie są tylko na świecie dostępne, kościami RAM-u, bo nie mamy po prostu coolera, który czasem w przypadku chłodzeń na przykład dwuwieżowych zachodzi na kości RAM. No i też tutaj takie małe zastrzeżenie, nie każde I/O będzie pasowało na każdą podstawkę. Owszem, ta kompatybilność jest większa, ale w przypadku na przykład Threadripperów, no to trzeba mieć specjalne kity montażowe, no i niektóre blokopompki są po prostu fizycznie za małe, żeby były w stanie objąć tak ogromny IHS, jaki jest właśnie w Threadripperach. Jeżeli chodzi o Intel LGA 2066 V3 na przykład, no to tutaj nie powinno być większego problemu. Już nie wspominając o AM4 czy LGA 1151, 1156, 2200, no te konsumenckie po prostu podstawki, które mają o wiele mniejsze sokety i o wiele, te procesory mają też o wiele mniejszy IHS. Więc tutaj kompatybilność jest przeogromna, co jest też no, dużą zaletą I/O, niewątpliwie. Powiem tak, tutaj jest no, dwie szkoły. Niektórzy są tylko i wyłącznie zdania, że taką chłodnicę należy montować tylko i wyłącznie na topie. Niektórzy są zdania, że taką chłodnicę można zamontować i na topie, i na froncie, i na przykład na treju bocznym obok płyty głównej, tak jak to było w przypadku komputera, który składałem w obudowie lialni. Materiał możecie zobaczyć tutaj. O, tutaj powinna się pojawić karta. No i czy można stosować tylko na topie? No nie, no moim zdaniem kosztem oczywiście minimalnie większych temperatur w obudowie i na podzespołach, takich jak karta graficzna, chociażby czy tam gdzieś chipset z płyty głównej, no to można ją spokojnie zamontować na froncie, jeżeli wasza budowa nie wspiera chłodnicy 360 lub 280, a taką kupiliście już. No to można zrobić. Poza tym, no cóż, mając na przykład custom LC, no to wielokrotnie się zdarza, że osoba, która montuje taki zestaw, montuje jedną chłodnicę na topie, a drugą na froncie. No i co? No i działa, działa, też chłodzi, też jest bardzo duża efektywność. Także według mnie nie jest to kompletnie wyznacznikiem. Natomiast jeżeli macie do wyboru i macie możliwość zamontowania na froncie albo na topie, to zdecydujcie się na montaż na topie. Będzie to lepiej dla waszych podzespołów i będziecie mieć niższe temperatury. Kwestia trudności montażu I/O może się wydawać na pierwszy rzut oka taka no, kluczowa, gdyż mamy więcej elementów, mamy więcej śrubek, ale z mojego punktu gdzieś tam czasu i doświadczenia powiem wam tak, że relatywnie I/O się prościej montuje. Z tego tytułu, że mając chłodzenie wieżowe, powietrzne, macie wielką, ciężką wieżę, którą musicie idealnie dokręcić do waszego soketu. Jeżeli płytę główną macie poza budową, to nie ma to większego problemu, jasne. Ale co w przypadku, kiedy już macie złożony taki komputer i przyjdzie czas na wymianę pasty termoprzewodzącej? No to wtedy zaczynają się schodki. Nie dość, że macie bardzo utrudniony dostęp, bo czasami do tych śrubek się ciężko dostać, jeżeli to chłodzenie jest potężne, a sama wasza obudowa jest taka na styk, bym powiedział, poddany cooler, no to w tym wypadku jest problem. W przypadku chłodzenia I/O, na przykład tak jak u mnie, wystarczy odkręcić cztery śrubki, które mocują blokopompkę i mam pełen dostęp do wymiany procesora czy pasty termoprzewodzącej na samym procesorze, więc według mnie, jeżeli chodzi o trudność I/O, to jest ona mniejsza niż w przypadku chłodzeń powietrznych, natomiast trzeba wziąć pod uwagę to,
że mamy więcej elementów, no i musimy gdzieś najpierw na przykład tą naszą chłodnicę zamontować do obudowy. Czy to będzie chłodnica już z zamontowanymi wentylatorami, czy najpierw sama chłodnica, a potem wentylatory, to już jest kwestia wasza. Gdzieś z doświadczenia u mnie przynajmniej wynika tak, że najpierw lepiej zamontować wentylatory, a potem cały ten kit wsadzić do obudowy. Będzie wygodniej, prościej, no bo czasem na przykład do tych skrajnych śrubek, które są z tyłu tam od strony trzeba płyty głównej, jeżeli montujemy na topie, może być kiepski dostęp. No na to pytanie też można odpowiedzieć dość prosto, według mnie nie. Są ludzie, którzy używają komputer na zasadzie blaszana skrzynka gdzieś pod biurkiem i to wszystko to ma działać. O IO czasem trzeba troszeczkę zadbać. Może się zdarzyć, że coś się stanie z blokopompką i wtedy będziemy mieli duży problem. Także jeżeli macie komputer, którego użytkownik jest raczej mało świadomy, dodatkowo nie ma tam jakichś bardzo wydajnych podzespołów, no to zdecydowanie tutaj radziłbym iść jednak w chłodzenie powietrzne. Jest po prostu mniej wadliwe, tak? Mniej elementów może się w nim zepsuć, tak to można ująć. No i tutaj kolejne pytanie, na które raczej jest jednoznaczna odpowiedź. Według mnie kompletnie nie warto kupować I/O jakiegokolwiek, nawet najmniejszego typu 120 mm, do procesorów typu Pentium, Celeron i trójki zablokowane, i piątki nawet zablokowane, gdyż te procesory wydzielają na tyle mało ciepła, że jakieś takie nie za duże po prostu chłodzenie wieżowe w zupełności Wam wystarczy. I tutaj mowa na przykład o chłodzeniu pokroju, nie wiem, Spartan 4 Max, Fera 3, Fera 5, Fortis, cokolwiek, co będzie miało tą wieżę, a nie będzie boksem. I będzie Wam na tyle dobrze chłodziło, że ajo tutaj po prostu szkoda pieniędzy na takie chłodzenie. Jeżeli ktoś chce, to jak najbardziej można do Pentiuma wsadzić chłodzenie IO za 1000 zł, tylko to jest po prostu przerost formy nad treścią, takie jest moje zdanie. No i to pytanie jest troszeczkę powiązane z jednym z pierwszych pytań u mnie w tym filmie. Są IO, które można rozbudować, jak najbardziej, ale większość IO nie da się rozbudować, gdyż na przykład szybko złączki, o ile takie można nazwać, są niedemontowalne, albo mają swój standard. Nie dokupicie po prostu nic więcej w tym temacie. Tutaj trzeba patrzeć, po pierwsze, czy chcemy coś takiego rozbudować, czy blokopompka też podczas rozbudowy nam wystarczy, bo to też jest bardzo istotna kwestia. No a trzecia rzecz, czy czasami warto dopłacać do jakiegoś lepszego IO, który możemy rozbudować, czy nie zaoszczędzić pieniędzy, a w przyszłości złożyć customerce, który i tak pobije na głowę każde IO. Kwestia wyboru. No i powiem Wam tak, to pytanie tak wrzuciłem trochę bardziej prześmiewczo i tak, na blokopompce oczywiście to nie daje nic, ani nie ujmuje, ani nie dodaje. Tutaj to jest kwestia tylko i wyłącznie estetyczna, wizualna. Jeżeli ktoś lubi RGB, no to można dopłacić na przykład do blokopompki RGB, tak jak jest chociażby tutaj, no sorry, że tego fraktalu, ale ich akurat znam najlepiej. Jest fraktal S36, jest L36 Plus i S36 Prism jakoś tak. No i S36 to jest wszystko bez podświetlenia, S36 Plus to jest z podświetleniem na blokopompce, a Prism to jest blokopompka plus wentylatory RGB. I w większości przypadków też się zdarzy tak, że jeżeli mamy wentylatory RGB na chłodnicy, to one mają mniejsze CFM, czyli ilość powietrza, jaką są w stanie przetłoczyć właśnie przez nasz radiator. Stąd niekiedy kupując chłodzenie z RGB, a bez RGB, to z RGB może na przykład być minimalnie wydajniejsze, ale to jest naprawdę minimalna często różnica pokroju 2-3 stopni, no ale przez to też nie ma tego podświetlenia, które dla większości osób cieszy oko. No i na koniec jeszcze chciałem Wam pokazać taką moją krótką historię z różnymi coolerami, jakie miałem w swoich komputerach. Zdjęcia są stare, naprawdę są stare, gdzieś tam je odkopałem z archiwum, także nie są zbytnio dobrej jakości. No i tak, pierwsze chłodzenie jakie miałem było to na i5-3570K bodajże, jak dobrze pamiętam. No poza boksem Intela, który każdy zna, bo od tego zaczynałem, no to kupiłem Spartana 3. Pierwszego Spartana jaki w ogóle wyszedł, to jest antyk już teraz, nie do zdobycia. Zamontowałem go na i5. No i powiedzmy, że w miarę to dawało radę. Dorzuciłem drugi wentylator, żeby było więcej światełek, bo wtedy już miałem manię światełek, zanim w ogóle powstała era RGB. No i ten cooler był ok, ale szału nie robił i tak czy siak to była przejściówka, więc stwierdziłem, że tak na rok będzie, potem zmienię na coś potężnego. I
I tak też się stało. Mniej więcej po roku udało mi się zakupić Aio. Moje pierwsze Aio był to Corsage Hastui 240 mm chłodnica, którą zamontowałem wtedy na topie. Wszystko niby w porządku, wszystko fajnie, tylko tyle, że okazało się, że jest piekielnie głośny. No to zrobiłem tak, że wymieniłem wentylatory, chyba na noise blockery, bo wtedy były najcisze, jakie udało mi się dostać. Ok, wentylatory, spokój, ale zaczęła tyrkotać blokopompka. No i poczytałem, no i okazało się, że to jest naturalna przypadłość tego korsarza. No to masakra, sobie myślę. No dobra, sprzedaję, to jest nie dla mnie i stwierdziłem, że daję bana na jakiekolwiek układy cieczą na dłuższy czas, bo miałem tego po prostu dość. Kupiłem, jak teraz możecie zauważyć, Bicueta Dark Rock Pro 3, czyli w sumie najwydajniejszy kuler powietrzny na tamte czasy. Była jeszcze Noctua HD14, ale nie jestem fanem kolorystyki Noctuy, więc postawiłem na świetnie wyglądającego i równie wydajnego BeQuieta. W międzyczasie zmieniłem procesor na i7-3770K, co bardzo pomogło schłodzić. Oczywiście ten BeQuiet bardzo pomógł schłodzić ten procesor. I taki zestaw miałem przez bardzo długi okres czasu. Potem się kompletnie nic nie zmieniało. Finalnie komputer przed sprzedażą wyglądał tak. No a następnie nastąpiła zmiana całej platformy. No i wtedy nawet ten BeQuiet na chwilę, bo na chwilę, tam na kilka miesięcy, ale wjechał do mojego Ryzena aktualnie 93900X. Tylko tyle, że z nim też sobie tak średnio dawał radę. Podczas renderów było dość głośno i stwierdziłem, że zaufam, zaryzykuję. Nie sprzedając jeszcze oczywiście BeQuieta, zaryzykuję i kupię Aio. No i powiem Wam tak, że jestem bardzo szczęśliwym posiadaczem Fractala S36. Bardzo sobie cenię i chwalę to Aio za wydajność, ciszę i za wygląd. I tutaj też ogromny plus dla Fractala, że węże, które są, nie wychodzą od boku pompy, tylko tak jakby jest z jej topu, dzięki czemu nie ma problemu w żadnym w sumie zestawieniu z ramem na płycie głównej. Dodatkowo sama blokopompa jest dość duża, pewnie miedziana, dzięki czemu naprawdę potężne procesory można schłodzić na tym Aio. Jestem wręcz pewny, że nie poruszyłem wszystkich faktów i mitów na temat chłodzenia cieczą typu all-in-one. Jeżeli jakieś znacie, no to napiszcie oczywiście w komentarzach. Jestem bardzo ciekaw Waszej opinii na temat tego materiału, czy Wam się podobał, czy nie. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę do góry. Jeżeli chcecie zostać na dłużej, no to zostawcie subika, będę bardzo wdzięczny. A w tym filmie to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmach. See ya!